Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj właśnie Wam chcę zaprezentować, proszę zobaczyć, kotlety z kalafiora z dodatkiem koperku, pietruszki. No naprawdę opcja wyśmienita. Może tutaj przekroję jednego, zaraz Wam pokażę, jak to smakowicie wygląda w środku. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Proszę zobaczyć. Takie oto kotleciki z kalafiora. Naprawdę rewelacyjne. Zapraszam na film. Już Wam pokazuję, jak to wszystko robimy. Bardzo proste, bardzo smaczne. No i jak zawsze rewelacyjne w smaku. Jeszcze raz zapraszam na film. A tak na wstępie tylko pokażę, co będziemy potrzebować. No bo naprawdę nie mamy tutaj dużo produktów. No oczywiście cały jeden kalafior. Z boku mamy koperek. Koperku mam naprawdę dość sporawo. I trochę pietruszki. Oczywiście będziemy też potrzebować tutaj marynowane pieczarki. Pieczarki do tego marynowane nadają się naprawdę rewelacyjnie. Mam tutaj jeszcze około 100 g masła, 2 jajka, bułki tarte trochę będziemy potrzebować. No i będziemy trochę potrzebować przypraw. Papryka słodka, pieprz i sól. A w pierwszej kolejności zaczynamy od kalafiora. Kalafiora zaczniemy sobie teraz rozdzielać na małe różyczki. No i tak jak już powiedziałem wcześniej, kalafiora najpierw sobie podzielimy na małe różyczki. Ja sobie będę tutaj odcinał od spodu. O! I właśnie będę sobie tutaj go tak ładnie dzielił. Kalafiora wcześniej nie myłem. Dopiero teraz, gdy go sobie podzielę na mniejsze części, dopiero wtedy te różyczki umyję i zaczniemy sobie go gotować. Jak widzicie, dość sprawnie to idzie. Szybko tutaj podzielę swojego kalafiorka i zaraz do Was wracam. No i jak widzicie, kalafior podzielony, przy okazji trochę się bałagan porobił w kuchni. No, można powiedzieć standardowo. Teraz płuczemy wodą i zaraz wstawiamy to do garka. No i kalafior opukany sobie już czeka. Mam tutaj garnek, wlałem sobie tutaj ponad pół garka wody i teraz co zrobię? Wsypię dwie małe łyżeczki soli. Sól sypana i teraz poprzekładam całego kalafiora, którego tu sobie wcześniej już opukałem i będziemy teraz to gotować. Gotujemy to do momentu, aż kalafiorek będzie miękki. No i kalafiorek wstawiony, zaczynamy gotowanie. A teraz w międzyczasie przygotujemy sobie pozostałe składniki. A najpierw zaczniemy sobie od pieczarek. Pieczarki będziemy musieli sobie zetrzeć tutaj, na tych właśnie oczkach. Pieczarek ja mam tutaj około 200-220 chyba dokładnie gram. I tak właśnie musimy sobie tutaj zetrzeć całą pieczarkę. Moglibyśmy ją sobie bardzo drobno pokroić, ale myślę, że ścieranie pójdzie nam dużo szybciej. Tak właśnie musimy sobie zetrzeć pieczareczkę konserwową. Pieczarka starta. Bardzo ładnie wygląda. Przełożona na salaterkę. Może sobie teraz czekać. No a my w następnej kolejności bierzemy koperek. Koperku widzicie, naprawdę mam sporawo. Jest taka tutaj, no można powiedzieć, pełna garść. Koperek musimy sobie posiekać i koperek siekamy dość drobno. Ja tutaj dojadę tylko do łodyg. Tych łodyg już nie będę wkładał do tego. I teraz to jeszcze muszę sobie delikatnie przesiekać, ale zapach koperku się unosi. No nie wiem jak Wy, ale ja, gdy siekam koperek, po prostu uwielbiam ten zapach. Zresztą tak samo jak sam koperek. Koperek mam posiekany. Tak właśnie on powinien wyglądać. Zaraz sobie go przełożę na salaterkę i przejdziemy sobie do pietruszki. Koperek posiekany, koperek na salaterce. Teraz pietruszka. Pietruszki daje dużo mniej. Pietruszki tutaj do tej potrawy za dużo nie daje. Można powiedzieć, że 1/3 tego, co dałem koperku. I teraz pietruszkę tak samo musimy sobie dobrze rozsiekać. Mniej więcej tak samo, jak siekaliśmy koperek. No i pietruszka posiekana. Jak sami widzicie, tak jak już mówiłem, można powiedzieć, że 1/3 koperku. Bułka tarta, przyprawy i 2 jajka. I to wszystko teraz czeka sobie za kalafiorem, który nam już się tam ładnie gotuje. No i oczywiście masełko, na którym będziemy smażyć. No to teraz czekamy tylko za kalafiorem. Kalafiora mam już gotowanego. Gotowałem go dokładnie 20 minut. I pewnie jak zauważyliście, wrzuciłem go od razu do zimnej wody. Wy pewnie często to robicie tak, że wrzucacie zawsze kalafiora na wrzątek. A ja to zrobiłem tak,
I tak samo to się sprawdza. Nie musimy wcale wrzucać go na wrzątek. W zimnej wodzie tak samo kalafiorek nam się dobrze ugotuje. Co teraz? No teraz poczekam chwilę, żeby on sobie trochę przestygł. Kalafiorek przestygnięty. Przerzucimy sobie go tutaj. Albo nawet nie będziemy sobie go przerzucać, tylko będę sobie tutaj wkładał po kolei, po kilka sztuk. I musimy sobie je, o, w ten sposób, tak jak widzicie, widelcem dobrze to rozmiażdżyć. I tak musimy zrobić, no, z każdą częścią, którą tutaj mamy. Taką tak zwaną musimy zrobić sobie miazgę, tak żebyśmy tutaj nie mieli jakichś za dużych kawałków. Nawet bym powiedział, w ogóle tu nie możemy mieć żadnych kawałków, tu musimy mieć wszystko dobrze zmiażdżone. Mniej więcej właśnie coś takiego. No to tak, miażdżymy teraz całego kalafiora. No i mam zmiażdżone. Zrobiłem to nawet pod koniec sobie w rękach. Fajnie to wyszło. Naprawdę polecam ten sposób. Nawet dużo łatwiejszy niż widelcem. Co teraz zrobimy? Wszystko. Od razu dajemy to, co mieliśmy przygotowane. Jajka. Pietruszka. Koperek. No koperek z kalafiorem, naprawdę połączenie rewelacyjne. Tak samo jak pieczarki, które teraz właśnie tutaj dodałem. I teraz dodam jeszcze, tak już wam wcześniej pokazywałem, jedna czubata łyżka słodkiej papryki, pół łyżeczki, nawet trochę mniej pieprzu, pół łyżeczki soli. Jak już to wszystko sobie dobrze wymieszamy, wtedy możemy sobie posmakować i ewentualnie możemy sobie dodać soli. Wsypię też teraz trochę bułki tartej. Oczywiście bułkę tartą wsypuję tylko sobie tak na tak zwane oko. I w zależności od konsystencji albo tej bułki dodam, albo nie. No, teraz musimy to wszystko ze sobą dobrze przemieszać. No i mój kalafior ładnie tu już jest wyrobiony. Teraz zaczniemy sobie formować małe, nie za duże kuleczki. Mniej więcej coś takiej wielkości, tak jakbyśmy mieli zwykłe mielone ze zwykłego mielonego mięsa. Takie kuleczki będziemy formować i najpierw uformuję sobie wszystkie kuleczki, a później powiem, co będziemy robić dalej. No i wstępnie już mam tutaj kotlety ukulane. Za chwilę będziemy to jeszcze obtaczać w bułce tartej, ale najpierw bierzemy patelnię. Na patelnię wrzucamy sobie masło, tak jak już mówiłem wcześniej, pokazywałem. Rozpuszczamy masło, zaczynamy sobie obtaczać kotleciki. Bułkę tartą przesypię sobie na talerz, będzie mi to łatwiej. Teraz obtaczamy to z każdej strony i ja teraz będę je formował na takie troszeczkę bardziej płaskie. Możemy to jeszcze sobie, o, przyklepać. Tą bułkę możemy posypać z jednej, z drugiej strony. I teraz nie będę robił kulek, tylko takie, o właśnie, płaskie, można powiedzieć okrągłe, płaskie kotlety. No i robimy tak oczywiście z każdym kotlecikiem, którego już tutaj mamy przygotowanego. Masło rozpuszczone. No i teraz wkładamy. Ja to będę robił na dwa razy, bo wszystkie mi tutaj naraz nie wejdą. Wkładamy i zaczynamy obsmażać. I musimy to sobie obsmażyć po 2-3 minutki z każdej strony. No jeżeli jeszcze nie jedliście w ten sposób kalafiora, zachęcam, bo naprawdę będzie wyśmienity. Jeszcze go tutaj sobie, o, delikatnie przyklepię. No i zaczynamy obsmażanie. Proszę zobaczyć, ja już mam z jednej strony obsmażone. Przewróciłem sobie na drugą stronę. Zobaczcie, jaki piękny dostały kolorek. Przy przewracaniu róbcie to naprawdę delikatnie, bo to nie jest mięso. Tu mamy tylko warzywa, to jest naprawdę delikatne, więc musimy naprawdę z tym ostrożnie, tak żeby nam to się nie rozwaliło. Pozostało mi tylko to obsmażyć jeszcze z drugiej strony. No i za chwilę wam zaprezentuję, jak one smakowicie wyglądają. A uwierzcie mi, zapach się unosi wyśmienity. No i kotleciki gotowe. Ja pierwszą tutaj turę już mam usmażoną, drugą smażę sobie w trakcie, ale tu już wam chcę zaprezentować. No zobaczcie, jak smakowicie wyglądają, a uwierzcie mi, naprawdę są rewelacyjne. Naprawdę zachęcam do skorzystania właśnie z takiej opcji zrobienia sobie kalafiora. Bardzo smaczne, zwłaszcza jeżeli ktoś nie lubi na przykład mięsa, albo czasami z tego mięsa chce sobie zrezygnować. Opcja naprawdę idealna. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania, do zostawienia łapki do góry. Napiszcie zawsze jakiś komentarz pod spodem. No i oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku. Będzie was powiadomiał o moich kolejnych filmach. A ja już teraz
Zapraszam Was na kolejny film. Życzę wszystkim smacznego. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!